Co to za kuleczka? Autorska książka obrazkowa. Iga Ścibek i Przemysław Ścibek to duet, który za nią stoi. Tytułowa kuleczka to czerwone, małe koło. Ale prawdziwym bohaterem jest lisek Tutek. Bardzo ciekawe zwierzątko, niby zwyczajne, ale tak naprawdę nie do końca, bo bardzo, bardzo, bardzo puszyste. Pomysłem autorów było uczynić z Tutka bardzo graficznie też puszystą plamę. Aerografowe efekty zapewniły taką specyficzną mgiełkę, która powoduje, że Tutka nie sposób nie polubić i od razu próbować wczuć się w jego historię, w jego świat. Pozornie prosta ta historia, ale jakże ważna. Tak naprawdę to proces akceptowania siebie. Skierowana do młodszych czytelników, no i widzoczytelników książka, opowiada, jak przypadkowy zupełnie element, przypadkowe zdarzenie może zmienić nasze własne postrzeganie świata. Książka została minimalistycznie zaprojektowana. Czerń i biel, właściwie jedynym kolorem, nie licząc czerwonej kuleczki, staje się żółć, taka ugrowa, nietypowa, nienasycona, wręcz przeciwnie, ale dzięki temu świat staje się różnorodny. Zwierzęta, głównie robaczki, ale też inne postacie. No i otwarte zakończenie. Żuk gnojarek, który też będzie miał swoją kuleczkę, która niewątpliwie też zmieni jego nastawienie do samego siebie.